niedzielnej Ewangelii Jezus przedstawia się: jestem drogą, prawdą i życiem. Każdy z nas wyrusza w różną drogę w swoim życiu, musi tą drogę przebyć. I pomyślałem sobie, że czas tej pandemii jest taką okazją, aby odbyć drogę pieszo, pielgrzymować, by podziękować za łaski, które na nas spłynęły w czasie epidemii, ale też prosić, błagać Pana Boga o zaprzestanie tej ciężkiej epidemii. Każdy z nas musi przebyć drogę, na której napotyka różne przeszkody. Może też tę drogę pomylić, zabłądzić. Jezus więc przedstawia się jako droga, która prowadzi nas do właściwego celu, czyli do tego, żebyśmy odnaleźli mieszkanie w niebie. Zapraszam Cię do tego, bracie i siostro, żebyś poszedł w tę drogę, pamiętając, że w swoim życiu przemierzasz też duchową drogę, na której możesz pobłądzić, ale jeżeli będziesz trzymał się Jezusa, będziesz szedł właściwą drogą. Każda droga ma swój cel podróży i my z kilkoma osobami wybraliśmy się w dniu dzisiejszym leśnymi ścieżkami, traktami bocznymi, polnymi do sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Jak wiemy, sanktuarium, które jest osławione kultem i licznymi pielgrzymkami, także w naszych Łosicach pielgrzymka do Leśnej ma bogatą tradycję, historię. Wiemy też z przekazów historycznych, że w czasach prześladowań także unici udawali się tymi właśnie leśnymi dróżkami, by u Matki Bożej szukać pocieszenia. Więc i my w tych czasach, takich jakich przeżywamy, w czasie tej epidemii, niezrozumiałej do końca dla nas, idziemy, aby u Matki Bożej szukać pocieszenia.